Jesteście w hucie. Tak jak to pamiętamy. Jest noc. Nie dość, że jest ciemno w Duskfall, jak zawsze, to jeszcze jest noc. Pachnie węglem, jest gorąco mimo wszystko, chociaż jesteście z dala od pieców, czuć, że to jest gorące miejsce, gdzie pocicie się ze stresu, ale także z gorąca. W oddali słychać hałas pracujących duchów i jakby maszynerię wielkohutniczą, która jeździ po tych właśnie ciężkie wozy jeżdżące po stalowych torach. Przysypywany węgiel, buchające piece, pomimo tego, że jest środek nocy. I w tej radosnej atmosferze stoicie w korytarzu, w jednej z części oddalonej trochę od tej, od głównej hali, w której odbywa się praca. Stoicie wy, stoi wasza dwójka. Mhm. Stoi Wukani i stoi Lydia. Zaskoczeni przez trzy niebieskie płaszcze mężczyzn i Mareł, inspektor naczelną płaszczy, którą kojarzycie, bo ona jest inspektorem naczelnym na dzielnicy Coleridge. Okay. Więc ona jest taką osobą, którą widywaliście generalnie, nawet no, znacie jej imię. Wiecie, kim jest. Ona kojarzy was trochę. Macie teraz nadzieję, że was nie będzie i kojarzy za bardzo. Patrzy na was i dokładnie tak, jak Clayland przewidział. Ostrzegał nas, że robotnicy skowlańscy mogą chcieć sabotować jego projekt. Z tego, co widzę, nie mylił się. Kevin, czy przewidziałeś tę sytuację jakoś? Czy ona jest pod twoją kontrolą? Oczywiście, że tak. Doskonale. Przewidziałem tą sytuację. Może opiszę scenę, jak rzucę, bo ona będzie wyglądać inaczej, w zależności od tego, czy się uda, czy nie. Czy ty masz może zdolność Foresight? Mam zdolność Foresight. O, ona ci pozwala takie sztuczki za darmo. Nie, ona mi pozwala tylko w przypadku... Kiedy okay. Pomagam nie płacić za to, nie płacić za to stresu. Jak tłumaczymy to na polski? Foresight tłumaczymy... Przezorność. Okej, ale to no, może nie działa tu mechanicznie, tak. Ale klimatycznie to jest to mniej więcej. Przewidziałeś. Myślę, że teraz jest cięcie. Widzimy Kevina w swoim gabinecie z otoczonego rozrzuconymi papierami. Który wyciąga teczkę przed siebie, otwiera ją i tam ma, przegląda akta. Widać, że to są akta wyciągnięte gdzieś, one mają emblemat wszędzie biura niebieskich płaszczy. Przegląda tam akta konkretnych funkcjonariuszy i odkłada jednych na jedną kubkę, drugą na drugi. I w tym czasie są przebitki, kiedy on rozmawia z nimi, zawsze w jakichś ciemnych zaułkach albo w jakimś pubie, rozmawia po kolei. Nie widzimy efektu tych rozmów, więc ta scena jeszcze nie wiadomo, czy ona przyniosła efekt, czy nie. Z kimś tam rozmawia, z kimś ściska dłoń. Ktoś kiwa głową i nie chce się dać przekonać, więc wtedy Kevin wsuwa coś pod stołem. Okay. Tego typu sceny i kolejne akta i kolejna rozmowa i tego rodzaju montaż. I chcę użyć po prostu, wydaje mi się, że to będzie zjednywanie, korzystanie z kontaktów, które już mam, które ma na celu to, żeby te niebieskie płaszcze, które będą na patrolu tego wieczoru, to były te odpowiednie niebieskie płaszcze. Po prostu. Więc mam jedną kostkę na start. To jest zdecydowanie za mało, więc na pewno... Pytanie jest takie, ile ten w ogóle... Masz tylko jeden zjednywania? A nie, zjednywanie mam dwa. No, ale to pająk ma dwa na starcie. Ale to jest desperacka sytuacja, więc to nadal byłoby dobrze, żeby się udało. Tak, desperacka, bo macie taką konsekwencję za rzut na wejście. Pytanie jest takie, czy ten... Bo to jest jednak flashback. Czy on nie kosztuje stres? Na ile go wyceniasz, żebyśmy byli fair z zasadami? To będzie flashback. W tym momencie to brzmi jak nie więcej niż dwa, nie mniej niż jeden. To brzmi jak jeden. To brzmi jak jeden. Brzmi jak... Może być jeden, w sensie jako coś, co faktycznie... Jest to znaczy, coś... Ale nie, dwa. Dlaczego? Bo to są ci konkretni, to są te konkretne niebieskie płaszcze. Bo przy tej fabryce myślę, że niebieskich płaszczy może być tak z tuzin łącznie. To jest duży teren i nie wszyscy są na warcie naraz. To, że akurat udało ci się tych konkretnych trzech odpowiednio przekupić. Okej. Okay. Dwa mimo wszystko. Więc biorę trzy, nie, bo dwa. Trzy to już są takie rzeczy naprawdę z czapy, że idealnie, zbieg okoliczności, wszystko pasuje. Biorę dwa i teraz wolałbym nie brać stresu do kolejnej kostki. Więc zapytam, jaki będzie doskwolski tank w tej sytuacji, żeby tą trzecią kostkę jednak mieć. Ja mam już propozycję taką generalnie, że... Więc tak, to się, jeśli to się uda, to że tak czy inaczej naczelny inspektor Mara
Może nie będzie miała na was teraz haków i powodów, żeby was wydać, ale będzie wiedziała, że to wy. Inspektor okay, Maja. Czyli ona ale... wie, ale o co chodzi, bo w tej chwili jeszcze nie wiadomo, jak to jest to, co się potoczy. Hmm. Natomiast pytanie, czy inspektor Mara zainteresuje się wami, jako oni coś kombinują i trzeba im się przyglądać. Bo zatem się to może być sytuacja, w której ona teraz dała się przekonać, ale to nie znaczy, że ona jest, okay. że jej zdanie jest ugruntowane, czy może na stałe. Zapamięta, żeby się wami zainteresować. Niekoniecznie będzie miała temu zasoby, środki i tak dalej, ale będzie wiedzieć, nawet jeśli nie będzie mogła nic zrobić. Widzę to. Dobrze, okay. No to te trzy kostki muszą wystarczyć. Jeszcze możesz, ktoś ci ewentualnie może pomóc. Pytanie, czy macie mi jak sensownie pomóc w tej sytuacji, w tym flashbacku? Czy da się Dopuszczę we flashbacku generalnie, niech będzie. Jeśli ktoś chce, jedna osoba może pomóc za jeden stres, w jaki sposób to się toczyło. Ja mam już sporo stresu, myślę, że może. No mam, że sporo już mam. A, że już, ja mam tylko dwa stresy, więc mogę jakoś pomóc. Zastanawiam się jak. Myślę, że... Jak zrobiłaby to Lydia, to raczej szantażem. Myślę, że któryś z tych funkcjonariuszy bardzo lubi chodzić na zaplecze teatru. Okej, okay, czyli że trochę podzieliście się obowiązkami, tudzież chyba, że bez wiedzy Kevina, że jak jemu się nie udało, to odchodzi zmarnowany z jakiejś rozmowy, taki kurde, niedobrze, to bez twojej wiedzy ty tam się tak. Wsuwasz. Ja po prostu troszeczkę używam mocniejszych argumentów. I to będzie za stres, to? Jeden stres, tak. I kosztuje więcej za pomoc. Zakreślam sobie. Moja kosteczka to nie będzie czerwona. Wiemy, która jest za ten, żeby wiedzieć, czy się udało dzięki pomocy tudzież. Większa czerwona to jest do Skłodzki, tak? Większa czerwona to jest Lidia. Dobrze. To ten rzut wiele wyjaśni, więc powodzenia. No, pięć. Okay. No. Jest pięć. I pięć do Skłodzkiego targu wyskoczyło. Tak. Ale byłoby cztery bez niego, więc... Teoretycznie, tak. Bez znaczenia, bo... Tak, to już prawdopodobieństwo chaosu. Kolorowanie mechaniki to już jest. Udało się. Więc, dobra, ale coś poszło nie tak. Więc, co mogło pójść nie tak? Aha, to jest desperacka pozycja. To jest konsekwencja. Dobra, możemy zrobić standardowo, chyba że ktoś ma dobry pomysł. Więc, otwieramy zegar postępu. Na całą tę akcję w fabryce myślę, że zrobimy zegar 8 segmentów. Okej. I to oznacza, że jakby niebieskie płaszcze was dopadają, tak nazwijmy. Łączny poziom zamieszania, który jest wzbudzony tego, czy wiedzą, gdzie jesteście, czy wiedzą, kim jesteście. Niebieskie płaszcze was dopadają na 8. Porażka na desperackiej pozycji to są 3 segmenty zapełnione. Więc oni was puszczą, ale już jakby jest... Myślę, że to jest taka sytuacja, przynajmniej jeden z nich, jeżeli tylko zobaczy, że kłopoty są większe niż zyski, to jednak doniesie, żeby nie było problemu. Coś i uruchomi. Sekunda, więc... na desperackiej pozycji 5 to już jest porażka. Nie, to jest konsekwencja. Jest niezależnie od tego, że jest sukces, i tak jest konsekwencja. I konsekwencja patrzy na pozycję, i zbieracka pozycja ma duże konsekwencje. No jest. Zamiast tego możecie wziąć ranę trzeciego poziomu, kogoś, ale to do końca skoku już ta osoba jest nieprzydatna. Nie szczególnie myślę. Więc zróbmy 3 segmenty. Jak to się rozgrywa? Tak, natomiast to jeszcze w międzyczasie w takim razie stworzymy... zegar może waszego sukcesu stworzymy za chwilę, jak... czujemy, co będzie waszym sukcesem. Ale będziemy ścigać te dwa zegary. Zobaczymy, co się stanie najpierw. Także w momencie, jak ona powiedziała coś do nas, tak? Ja mówię, wydaje mi się, że dogadaliśmy się wcześniej, prawda? Wszystko jest załatwione. My mieliśmy tutaj być. Przyszliśmy zrobić kontrolę. Mara patrzy na ciebie. Tak mruży. Śmiecham się. Ma mruży oczy, wyraźnie niezadowolona. Mara jest kobietą, tak jakoś gdzieś tak po 30, brunetką, z takimi, która bardzo rzadko się uśmiecha. Jakby jest, jej opinia jest, krąży o niej opinia, że jest poświęcona bardzo mocno swojej pracy i najwyraźniej ta praca także jakoś radość życia jej odebrała, jeśli w ogóle kiedyś tą radość życia miała. Więc patrzy na ciebie chłodnym spojrzeniem. Natomiast ci, tych trzech facetów obok, tych niebieskich płaszcze, tak patrzą po was. Tak. Powodzenia, chłopaki. Mamy nadzieję,
Nie życzymy niczego dobremu Claylandowi. My, skowlanie, musimy trzymać się razem. I przybiję wam piątki czy żółwiki. Niech coś w tym stylu, jakieś takie szybkie żółwiki. I oni rozchodzą się generalnie, jakby na swoje patrole. Natomiast Mara patrzy na was. Gdyby nie moi ludzie, to skończyłoby się inaczej. No ale teraz nic z wami nie zrobię. Wiecie tylko, że nie jestem z tego zadowolona. Ale nie mam zamiaru teraz wchodzić w dyskusję z moimi niebieskimi włoszczami. Może warto zająć się Claylandem. Natomiast pomagać mu. Może warto przestrzegać prawa. Jeśli myślicie, że Dozwol potrzebuje większej ilości przestępczości i że to rozwiąże jego problemy, to nie będziecie mieli we mnie przyjaciela. Będę was bacznie obserwować. A teraz zjedźcie mi z oczu. I Vara od tej hali fabrycznej. Nie zejdźcie mi z oczu, nie w tę stronę, macie wyjść tamtymi drzwiami. Kieruję was z powrotem jakby na korytarz, z którego przyszliście, a nie do tej. No ona stoi w takim pomieszczeniu, powiedzmy, myślę, takiej budce, z którego jakby widać resztę tej hali, dużej hali fabrycznej. Pomieszczenie końcowe. Coś w tym stylu. Ona jest takie, myślę, piętro wyżej, to jest taka dwupiętrowa hala mniej więcej, może trzypiętrowa. W niej w ogóle jest właśnie, to jest taka hutnicza, tu jest torowisko, tak? Jakby są piece, jest składowany węgiel, żelazo, tym podobne rzeczy i są wagony, które wszystko dowożą, połączone z tą całą siatką, która przez cały kolmierz nam przecina ta siatka kolei w różnych miejscach, tak? I ta hala, tu pracują te duchy i wejście przez to jest głównie przez tą jedną budkę, gdzie teraz stoi Mara i nie zamierza się stąd wyraźnie ruszać. Rozsiada się na krześle i po prostu patrzy na was, jak stoicie przy tym końcu pomieszczenia, które prowadzi na korytarz na zewnątrz. Bo teren huty w ogóle jest dość duży. Ma tą dużą halę, ale ma też różne pomniejsze budynki. Magazyny, inne piece, jakieś odlewnie. To jest taki kompleks pomieszczeń. Jest może tam z 5-6 budynków, trochę terenu otwartego. W szczycie jakby świetności tu mogło pracować na przykład 300-400 osób. No może, 200, coś koło, dobra. No ale dość dużo, tak. No i Mara patrzy na was spojrzeniem, które zdecydowanie sugeruje, że wyjdźcie stąd. Okej. Więc jakby, ale ona pilnuje hali, tak? No ale nie całego kompleksu. Mam w głowie coś takiego, tak jeszcze się nad tym zastanawiam, że tutaj może nasz pająk nam pomóc, że może przyszliśmy tam specjalnie z tego powodu, że ktoś miał tam coś zostawić w tym miejscu. Dlatego tam podszliśmy, wiesz, po drodze to zgarniemy. Nieważne, że ona tam jest, ważne, że klucz do jakiegoś pomieszczenia, w którym na przykład skonsolowane jest z kolei zasilanie. To jest dobry pomysł. To co? Pomożesz nam? Okej. Myślę, że to będzie flashback. Powiesz mi, za ile jest stresu. Tak, bo to w zasadzie to jest pytanie, że na pewno, czy pamiętasz, jak pająk nam pomógł? Już to się stało. Tak. Więc jak to wygląda? Jak wygląda scena? To pytanie jest trochę takie w ogólności do was, jaki jest wasz plan na całość, tak? Co chcieliście? Myślę, że plan jest prosty. Tam jest klucz, który przeprowadzi was przez korytarz. Jest taki techniczny korytarz, przez który jak się przejdzie jakby za piecami, tylko tam jest bardzo gorąco, to można wejść do hali od drugiej strony, ale nie da się wejść do kompleksu całego od tamtej strony. I ten korytarz ma strażnik. I teraz widzimy taką scenę, że którą możemy zacząć do rozstrzygnięcia, bo wygląda tak, że widzimy teraz Kevina, który siedzi w swoim gabinecie. Jest późno, widzę teraz, że to jest ta sama pora. On tak naprawdę tylko siedzi i czeka w tym momencie. Już ma poukładane te teczki na stercie, pali papierosa, pije jakiś ciemno-brązowy alkohol ze szklanki i czeka. I widać, że się niecierpliwi, bębni palcami po stole. W tym momencie otwierają się, słyszy dzwoneczek, otwierają się drzwi. Wchodzi mężczyzna taki między 50 a 60, zgarbiony w robotniczym stroju. I Kevin się natychmiast zrywa i mówi: i jak? Zrobiłeś tak, jak cię prosiłem? Zostawiłeś klucz tam, gdzie miałeś zostawić? I teraz myślę, że jest ten moment, kiedy się okaże, czy on to zrobił, czy nie. Okej, i to jest klucz do czego? Do pomieszczenia? To jest klucz, które? To jest klucz do tego... Do korytarza, który może pozwala obejść cały ten... jakby wejść do hali od drugiej strony. Myślę, że niebieskie płaszcze o tym nie wiedzą, że oni patrolują tymi głównymi korytarzami. Oni w ogóle nie wiedzą, że jest takie przejście. Natomiast człowiek, który tam pracuje, to wie. Wejście, w którym oni...
rzucają jakieś dycha i rozładowują. Tak, tak, tak. Możliwe, że to jest w ogóle taki syp na węgiel. Tak. Ja widzę tak, o tak, 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 coś takiego, tak. Dobra, czyli waszym celem jest dostać się do tej hali fabrycznej, tam gdzie są duchy ponownie. Tak. Tak. O to się rozgrywa. Myślę, że to będzie, myślę, że to będzie przekonywanie jego w przeszłości, tak to widzę, w sensie... Okej. Okay. Trochę nie wiem, bo mój wpływ na to jest tylko taki, że ja mogłem go przekonać, żeby on to zrobił. To daje mi jedną kostkę. Jak wyceniasz ten flashback? Przekonywanie, ja widzę, że on tak, wiesz, jak chcesz go przekonać, ale on tak... chcę, żebyś jakby, to jest jeden z tych związkowców, który by chciał po prostu, żeby wyjść z transparentem na ulicę po prostu i w jedności protestować. I ty tu przychodzisz do niego i wiesz, plany knucia i przestępstwa, więc on jest taki nieskory, ale dobra, to co, pozycja efekt? Nie, no bo to... Pozycja efekt. Tak, tak, dobra, pozycja efekt. I koszt flashbacku. Koszt flashbacku. Koszt flashbacku brzmi na jeden. Okej. Okay. Myślę, że jeden. Pozycja efekt. Efekt będzie normalny. Mhm. Pozycja... kontrolowana chyba? Mhm. Kontrolowana albo ryzykowna. Myślę, że kontrolowana to bardziej pasuje. No tak, jakby konsekwencje w tym momencie ich będzie kontrolowana. Znaczy, gdybym użył sobie... Chociaż, albo o... Dobra, znaczy albo ryzykowna, tylko że nie ucierpi wasz skok, a może ucierpieć twoja reputacja. Uh-huh. To ma sens. Ryzykowna, okay. Ale będzie ciekawiej. Uh-huh. Jasne. Ryzykowna. Czy mogę użyć butelki dobrego whisky? Na zasadzie takiej, że... W sensie w scenie to będzie już po fakcie, ale ogólnie, że... Jako flavor, ale jako mechanikę tak. Nie. Oczywiście nie dam ci za to nic. Okej, okay. No to zostawmy to na to, czy się uda. Czyli mam tak, jedną kostkę za przekonywanie. I mam za dużo tych deskorskich tagów, a one wszystkie idą mi w reputację na dzielnicę i muszę powstrzymać się. Więc nagnę maksymalnie swoją przydatność w tym skoku i to będzie mój ostatni flashback. Teraz będziecie sobie musieli zaraz radzić. Beze mnie. Bo ja reputację rzucił kana przyniosę. Tak, prawda? Okay. Więc biorę sobie kostkę, za dwa stresu się bierze kostkę, tak? Samemu sobie. Forsowanie. Tak, forsowanie. Więc forsuję, żeby mieć już te dwie kostki. I co? Rzucam. Okej. Okay. No, krytyczny sukces. Krytyczny sukces, dwie szóstki. Czy co robimy? Zwiększa się efekt. Tak. No dobra. Czyli. Dostałeś klucz? Nie, ten klucz tam leżał. Dokładnie w tym miejscu chce mu leżeć. Gość dał się przekonać. Stwierdził, że wiesz, no... No dobrze, to dlatego, że twój ojciec jest moim dobrym przyjacielem. Zaufam ci. Mimo wszystko ci zaufam. Klucz znajdował się dokładnie tam, gdzie miał się znajdować. Więcej klucz. Tak, no natomiast co więcej... Może być, może więcej kluczy, może po prostu pęk kluczy do w zasadzie większości pomieszczeń w hucie. To brzmi sensownie. Tak, jest cały pęk kluczy. Niekoniecznie do każdych drzwi, bo nie wszyscy mają dostęp wszędzie, ale prawie wszędzie, gdzie robotnicy mogli wejść, macie pęk kluczy. Myślę, że kończymy tą scenę tak, że wy znajdziecie ten pęk kluczy, a on widzimy, jak on wchodzi coraz bliżej i mówi... Tak. Zostawiłem więcej kluczy. I wtedy ja... Niech pan siada, panie Johnson. Dobry whisky. Wypijemy za zdrowie mojego ojca. Dobra, okay. Ale akcja. Jesteście. Myślę, że jak my wracamy, to wiesz, tak jak Mara się nas denerwuje, myślę, że wygrała, to my tak po prostu tylko odchodząc, ja zasłaniam Lydię. Zgarniesz klucze. Dokładnie. Znaczy Mara teraz, jesteście w miejscu, gdzie Mara was nie widzi, tak? Mara, nie, chodziło mi o to, że... Ale tak, dobra. My poszliśmy tam dokładnie z tego powodu, że tam były klucze. Widzieliśmy, tak. Że tak. Aha, czaję, że wszystko tak. Zgodnie z waszym planem tak naprawdę przebiega. Dobra, okej. Okay. Tak, bardzo dobrze. Dobra, macie klucze, więc w zasadzie co? Gdzie chcecie wejść? Chcecie wejść do hali fabrycznej? Tak. Przez to. Że otwieracie syp, suwacie się tam, wpadacie w ten węgiel, chmura pyłu węglowego się wzbija, już widzicie po sobie, że jesteście umorusani w tym węglu. Tylko lepiej, lepszy kamuflaż. W sumie to może mieć zaletę. Tobie to jesteś trochę bardziej czarny, i tak jesteś. Ale wiesz, mam białe rzeczy. A, więc uwaleni węglem, trochę lekko kaszlecie, ale tak powstrzymujecie się. Wyczołgujecie się z sypu po drugiej stronie i jesteście w hali fabrycznej.
Widzicie budkę, w której siedzi Mara. Prawdopodobnie ona jest rozświetlona, tam jakieś latarnie są. Reszta hali jest rozświetlona generalnie przez te piece hutnicze. Mhm. Jest tu dość jakichś wagonów, kontenerów z rudą, z węglem i tak dalej, że jesteście schowani. Jest ciemno, jesteście schowani. Jesteście bezpieczni w tym sensie. Więc pytanie, co chcecie zrobić na tej hali? Więc tak, my szukaliśmy tego urządzenia. Więc ja myślę, że ja chciałbym go znaleźć. Ja chciałbym go dokładnie zlokalizować i zobaczyć, w którym miejscu się znajduje. Żeby wiedzieć też, jak mógłbym go wyłączyć. Okej, okay, myślę, że no, znalezienie będzie pierwsze. Jakby tak. Może chcesz je znaleźć. Mhm. Dobra, chyba że chcesz na przykład się na przykład wstroić w duchy i próbować magicznie po prostu coś namącić. Znaczy tak. Ewentualnie. Albo możesz fizycznie znaleźć to urządzenie. Znaczy, chciałbym najpierw go zlokalizować. Przez zlokalizowanie mam na myśli też dostrajanie się i skoncentrowanie, czyli zobaczenie, w którą stronę są jakieś zakłócenia w polu duchu, jakkolwiek dobra. Tego nie nazwać. Ale jest coś takiego w Blade Center, tak? Tak, tak, tak. Ghost Field tak zwany, sfera duchowa. Dokładnie, także pewnie to coś zakłóca, ja więc zakładam, że dostroić się, usiąść i znaleźć to. Dobrze, no to szukaj. No to znowu, że ci użyjemy kości do tego. Dobra. Pozycję zrobimy ryzykowną, możesz na siebie zwrócić uwagę duchów. Okej. Okay. Nie wiadomo, co się będzie działo. Nie, jest efekt normalny. Znajdziesz, wiesz, gdzie to będzie, wiesz, jak się, wiesz, będziesz wiedział, jak się tam dostać. Jako, że macie klucze, to prawdopodobnie dostanie się tam, że będzie w formalności. Ja się nie wpisuję, myślę, że żadnego duchu polskiego, tak. Co? Chyba nie. Zobaczymy. Dwie kości. Sześć. Bardzo sukces. Dobrze. Sześć. Okay. Pełen sukces. Ponownie w sensie w swoim życiu, tak? Wstrajasz się w sferę duchową. Sfera duchowa w tym miejscu jest dziwna. Jest dziwna w sensie, że samo miejsce, bo sfera duchowa ma to po siebie w Duskfall oczywiście, że tam w zasadzie jest inny Duskfall. Tam, które jest prawie całe miasto duchowo, istnieje w różnych formach, bo niektóre budynki przecież istnieją jednocześnie w formach kilku, jakie miały na przestrzeni lat i tak dalej. Tutaj nie ma problemów, natomiast duchy są bardzo niespokojne w tym miejscu. Można powiedzieć, że czujesz ból tych duchów. Nie tylko tych, więc tych pracujących, nie pamiętam ile było, kilka, tak? Może jakieś niecałe 10. Natomiast w ogóle duchy wszędzie wokół są jakby... Przede wszystkim cierpią, jakby to jest ogólne poczucie, które jakby... Aż sam masz takie poczucie niepokoju w sobie po prostu przez sam fakt, jakąś taką... Nie wiem, ile twoja postać ma empatii, ale tyle, ile ma, już wystarczy, żeby to czuć przez to jest na tyle intensywne. I czujesz podobnie, jak czujesz wcześniej w Coleridge, miejsce, że są te urządzenia, jest ich więcej. Myślę, że one się znajdują... Myślę, że znajdują się w piwnicy, która jest pod halą. Znaczy piwnicy, tak jak na przykład są te piece, jakby tam nawet syp przechodził przez taką piwnicę po części. Może nie ma całego kompleksu piwnic tutaj, natomiast są... Gdzieś jest pod ziemią, w sensie wiesz gdzie. Jesteście... myślę, że z hali będzie tam dostęp. To jest takie... jakieś miejsce, gdzie normalnie schodzą majstrowie, żeby naprawiać piece i niewiele więcej, że tam zostało to piece zamontowane. Myślę, że bez problemu możecie tam dojść, jeśli chcecie. Mów, uwaga, została zachwiana. Lydia, musimy zejść na dół. W dole jest więcej tych urządzeń. Urządzeń? Tak. Co robią te urządzenia? To one sprawiają, że duchy mogą zachowywać się tak, jak się zachowują. To one sprawiają, że pracują tutaj i zachowują się jak fiołki. Czyli jeśli wyłączymy te urządzenia, duchy będą wolne. Ale wtedy zaatakują nas. Albo i nie. Tak czy inaczej musimy spróbować. Zejdźmy. No dobrze, to szukamy w takim razie jakiegoś włazu, schodków, może tak. Klapy w podłodze? Znajdujecie, to nie był problem. Myślę, że to jest jakieś takie zejście, jakaś taka klapa, która schodzi przy tych piecach, jakieś takie kręte schody schodzące w dół. Stalowe schody. Takie trochę trzeszczące, stawiacie ostrożne kroki, słysząc jak skrzypi ta stal, ale w ogólnym huku, jakby, który jest na tej hali, mimo wszystko czujecie się w miarę bezpieczni, że to nie jest jakiś wielki problem. Schodzicie w dół, zlani potem teraz, ponieważ węgiel na skórze się zlewa z tym potem, bo jest strasznie gorąco oczywiście w tych piecach, ale wytrzymujecie. I dochodzicie, więc schodzicie na dół, jest jakieś
otwierając jakieś kolejne stalowe drzwi, za którymi normalnie po prostu jak był znowu węgiel gdzieś trzymany przy tych piecach. Tutaj jest pomieszczenie, zostało wyczyszczone z tego węgla. I jest wstawione faktycznie, i są wstawione urządzenia. Jest wstawiona maszyneria w tym pomieszczeniu. Ona wypełnia je w zasadzie. W środku są baterie, bardzo podobne do tych, w zasadzie takie same, jakie widziałeś wcześniej na zewnątrz. Tych takich steampunkowych, świecących baterii jest tutaj... myślę, że jest ich 12. Okej. Okay. Więc ciekawostka, jest ich o kilka więcej niż duchów. I cóż o nich więcej można powiedzieć? Tak, jest logo firmy, Clayland Enterprises. No tak. Czy Industries, nie pamiętam. Enterprises. Clayland Enterprises. I myślę, że one są podpisane imionami duchów. No. Tak, których... Znaczy, wszystkie są podpisane. Wszystkie są podpisane. Tu mogą być strażnicy, uważaj. Musimy je zniszczyć. Ale... Więc tak, ja bym chciał je zdemolować, ale tak... Naprawdę, całkowicie. Przy czym chciałbym zrobić to tak, żeby wyglądało to jak wypadek. Czyli zakładam, że chciałbym po prostu wyższy efekt niż jest. Widzę sobie to tak, że po prostu ja też w pewnym sensie użyję tej duchowej siły i po prostu, tak jak poprzednio, biorąc z tego, jak mi się nie udało, teraz biorąc lekcję, staram się je przeładować jeszcze raz. Każdy z nich. Okej. Okay. Dobrze. Myślę, że tak, myślę, że to będzie wykonalne. Czuję, że to się może udać. Jasne. Kości nam powiedzą, co się stanie, ale myślę, że to się może udać. Natomiast stajecie trochę przed wyborem. Ty i może po części Kevin, który to wszystko przewidział wcześniej. Ile zniszczenia fabryki dopuszczacie? O. I jak bardzo dopuszczam, że duchy zaatakują na przykład strażników, albo strażnicy będą skrzywdzeni w tym wszystkim. Znaczy myślę, że tak, jakby trochę stajecie przed takim wyborem. No właśnie może co... Okej, okay, ja mam inny pomysł. Mam inny pomysł w takim razie. Bo to się uda na przykład. Czujesz, że to, jeśli coś takiego by się stało, wypadek tej skali... Ja myślę, że dopuszczamy spokojnie, jeżeli tylko będziemy mieli pewność, że nie będzie ofiar w ludziach, to dopuszczamy spore zniszczenia w hucie, to pójdzie na konto Claylanda, to jest jakby... Tak. Dlaczego nie? Aczkolwiek huta nie będzie pracować. No ale to przez jakiś czas... I ludzie, którzy żyją od dniówki do dniówki. Ale ci ludzie zaraz stracą pracę z powodu... Rozumiem, tak, ale to będzie... Nie, to tak. Ale to są ludzie... Znaczy myślę, że na pewno nie chcemy sytuacji, że cała huta wyleci w powietrze, ale jakaś sytuacja z tych to może być tydzień przestoju, bo trzeba naprawić kilka to może być, to może być pytanie na przykład, czy chcecie pomóc robotnikom z Coleridge, jakby dać im lekarstwo, którego nie chcą, ale którego potrzebują. To jest... Się zastanawiam, bo mam też alternatywny pomysł. No bo tak, założenie było takie, że on powiedział, że on zakłada, że te duchy będą pracować tutaj nieustannie. A co jeżeli przestaną pracować? Można zmodyfikować te rzeczy. Że zatrzymają się. Zresztą na przykład robić, mogą też robić jakieś inne rzeczy. Totalnie bez sensu. Tak. Na przykład mogą zrobić sobie obiad. Tak. Czy to nie stoi wbrew twojej wierze? Okej, okay. Ale to jest dobry pomysł. Czy chcesz spróbować przyjąć nad tymi duchami kontrolę? Chociaż nie, w sumie zastanawiam się, bo ja uważam, że... Nie, bo moja postać chce utrzymać równowagę. Uważasz, że to jest zakłócenie równowagi. A to jest w ogóle rozmowa, którą mogliście toczyć, jeśli chcecie. Ja też właśnie myślę, że... skokiem, tak, że już przewidzieliście, że tak może być, tak. W sensie, a co jeśli będzie ta decyzja? I to jest jeszcze na zapleczu kancelarii, tę rozmowę toczycie. Możemy wrócić do zobaczenia. Więc tak, wykorzystywanie duchów niszczy równowagę pomiędzy nami a tym światem duchowym. Trzeba ją przywrócić. Musimy uwolnić te duchy albo zniszczyć. Najlepiej zniszczyć, ale uwolnione będą wykorzystywane przynajmniej. Popatrz, wyciągam znowu kolejny z papierów. Tam są jakieś takie tabelki i sumy. A prawdopodobnie tyle pokazuje jakąś dużą sumę. Kosztuje wyprodukowanie tych maszyn. Jeżeli je tylko przestroisz i duchy zaczną robić coś innego, nie wiem, nie znam się na tym, ale jeżeli po prostu to ktoś od nich dostroi je z powrotem.
Natomiast zniszczenie ich, sam rozumiesz, to są konkretne koszty. Będą musieli zamówić nowe maszyny. Będą musieli przygotować je na nowo. Wydaje mi się, że... Bardzo dobrze. Tworzenie czegoś takiego to abominacja. Lydia, jak ty uważasz? Ja myślę, że trzeba te maszyny zniszczyć. Tylko tak będziemy mieć pewność, że to, co robimy, ma jakikolwiek sens. Kto wie, może w pomieszczeniu kontrolnym jest jakiś inżynier, który ma czuwać nad tymi maszynami i zobaczy, że duchy przestały pracować, zejdzie tam na tabli. I to wszystko będzie na marne. Myślę, że wybiegając do twojego testu, ale żeby nie wracać już do tej sceny, skoro mogę dwa razy na skok asystować bez wydania stresów, co mi graj, to myślę, że na końcu teraz tej rozmowy jeszcze na zapleczu Kevin wyciąga kolejny papier spod spodu i mówi: nie wiem, czy to ci do czegoś przyda, czy nie, ale udało mi się zdobyć schemat maszyn. Doskonale. Daje taki wiecie, rozrysowany schemat ze strzałeczkami, numerkami i tak dalej, i tak dalej. Na kalce. Jako takie potwierdzenie, że to jest to, co robimy. W sensie. Okej. Okay. W takim razie ja mam nawet odpowiednią umiejętność demolowania się nazywa. Idealnie. To jest sobie się nawet... Tak. Chyba, że nawet chcesz, można zrobić przygotowanie, setup za pomocą attune i żeby sobie podnieść efekt i potem demolowanie, tak myślę. Bo obie zdolności pasują do tego. Ale samo demolowanie się nada, w sensie. Nie, samo demolowanie. Uwalniam to. To jest demolowanie, dobra. 6. Pięknie. 6. Bardzo dobrze, że to jest 6, bo z tego. Bardzo dobrze. 6. Udało się. Nie mówiłem o pozycji i efekcie, ale pozycja nie ma znaczenia, efekt, dobra, normalny efekt. Więc udało się to zdemolować. Więc to jak wyglądało to wstrajanie się? No dobrze, więc jak sobie to wyobrażam? Wyobrażam sobie tak, że wyciągam jakieś rzeczy. Myślę coś ciekawego. Masz tą dobrą maskę duchową jako szept. Tak, ale nie, wyciągam znowu takie małe kadzidełko, które zaczyna, jakie zapalam po jakimś momencie, jak dostrajam się, zamykam oczy, zaczyna płonąć tak na zielono i w tym momencie te takie dym, który się zaczyna unosić z tego kadzidełka, zaczyna powoli tak takimi stróżkami iść do każdego z tych urządzeń i za każdym razem jak dociera, to słychać takie lekkie spięcie i po chwili widać jak iskry i dym leci stamtąd i tak po kolei z każdego z nich. Okej. Tak, w bateriach dość szybko zaczyna robić się reakcja łańcuchowa. Czujecie faktycznie ten takie buczenie się podnosi, iskry się z tego sypią, zaczyna się lekko trząść ziemia, tak, ale tak nie tak chaotycznie, tylko jak właśnie zaczyna owibrować ziemia w zasadzie. Czujecie, że dobry moment, żeby zacząć uciekać z tego miejsca. I myślę tak naprawdę, że zegar, który się pojawi dla was, to jest ucieczka. Że co zrobiliście, to już zrobiliście. Teraz w waszym interesie jest uciec, najlepiej niezauważeni. I to będzie 6 segmentów dla was. Zaraz może to zaczniemy. Więc już jak wychodzicie z pomieszczenia, to... Znaczy tak, to jest kwestia pół minuty. Jakby tak już ta elektroplazma, która w tym wszystkim funkcjonuje, po prostu się... Jest jakieś sprzężenie zwrotne, coś się rozkręca, to wybuchnie. Nie jesteś pewien, co się stanie. Ale to... To już jest po robocie, to jest kwestia czasu. Natomiast chcecie uciec. W jaki sposób chcecie uciec? Tą drogą, którą przeszliście generalnie przez te korytarze? To jeszcze Wokani zrobił swoje teraz. Lidia. Tak, na razie przed wami będzie, myślę, tak, no, kilka testów ucieczki. Tak. Pierwszy jeszcze jest bez chaosu. Więc tu macie najwięcej pola do manewru. A co potem? To teraz wybierzcie mądrze swoją drogę ucieczki. Ależ wybierzcie ją szybko, bo czas mija. Tak, więc myślę, że no pewnie do tych maszyn na dole jest jedna droga. Ty teraz co tu jesteście? Tak. Tak, no to stąd wyjdziecie do hali. Stąd wychodzimy do hali. I w hali myślę, że dobrze byłoby
przejść najszybszą drogą. I myślę, że najszybsza droga jest prowadzić przez jakieś pomieszczenia dla tych robotników. Albo możecie wdrapać się na te torowiska. O, jeszcze lepiej. I przejść tymi torowiskami, na których są. Nie, nawet nie przejść. Myślę, że tam jest wagonik. No, taka drezyna. Tak, wsiadamy na drezynę. A jeżeli nawet jest zamknięte, to główny wyjazd, to macie klucze, żeby otworzyć tą główną bramę, tak, która wyjeżdża na miasto. Tak, bo jaki jest problem? Bo normalnie wy macie klucze do wszystkiego, natomiast nie uciekniecie w pół minuty, a za pół minuty wszystkie niebieskie płaszcze będą na korytarzach i patrolować. Więc drezyna jest... Tam nie było przy wybuchu, ale... Tak, ale to musicie spróbować się szybko wspiąć w takim razie do góry, jeszcze póki jest, zanim wszyscy będą szukać winowajców, zwłaszcza w okolicy hali. Tak. No dobrze. No to brzmi jak akcja grupowa albo coś. Mm. Wiem też, że macie standardowy ekwipunek, jest zestaw do wspinaczki, a nie macie chyba, nie użyliście dużo ekwipunku, więc możecie go sobie na przykład wziąć. Mam sprzęt do wspinaczki, mogę go sobie zakreślić. Zakreślam sobie jeden sprzęt do wspinaczki, nie wiem czy... Dwie osoby to dwa sprzęty do wspinaczki, czy... Per osobę, myślę, że to jest sprzęt per osobę. Dobra, i tak mamy normalne, także nie ma żadnego problemu. Mhm. No to dobiegacie szybko, dobiegacie do tego rusztowania, do tej wielkiej drewnianej, czy drewniano-stalowej, sklecanej konstrukcji, też strzeszczącej. Wspinacie się, dobra, rzuty. Czy kto... Dobra, na co to będzie? Lydia prowadzi, ja myślę, że... Tak... Wydaje mi się, że to na pewno będzie w kategorii sprawność. Dobra, no silnie zaproponuję finezję chyba. Ja myślę, że też, jak ubieganie. Nie będzie finezja, dobrze. No, bo tu na finezji mam dwie kropki, więc... Po prostu szybko biegniemy. Tak. Sprawnie. Wspinacie się sprawnie. Tak. To wszyscy rzucacie finezję. Znaczy wszyscy oboje, tak? Jak działa prowadzenie, że ty możesz wydawać... Tak, daj wrzuć, więc akcja i tak się udaje, jeśli będzie jakikolwiek sukces. Mhm. Natomiast chyba każda osoba, która odniosła porażkę, tak, czyli 1, 2, 3, to przywódca dostaje jeden stresu. Dokładnie. Ojej. Ja mam... Czy ja w tym uczestniczę, czy w ogóle nie? Bo nie, to oficjalnie to nie ma chyba sensu. Chyba, że masz jeszcze, wiesz, przezorność i że przewidziałeś to. Znaczy ja mam, ale mam jeszcze jedną przezorność i zachowam ją na bardziej dramatyczną sytuację. Dobra, to ja jeszcze sforsuję. Ja mam 0, także będę miał jedną kostkę zamiast dwóch i wybrać mniejszą. Okej. To jeszcze na pewno, bo ja wezmę 2 stresu, a tak będziemy... Dobra, nie, robię faktycznie. Dobra, no to rzucacie. Dobra, to może ja rzucę najpierw. No i doskonale, jeden. Czyli na razie jeden stresu. Jeden stresu. Teraz to jeszcze by się musi udać, bo jak nie będzie żadnych sukcesów. Tak, to może się będę forsować, żeby... Tak, bo to jest, to będzie ryzykowny i normalny. Wyganie nie jest najlepszym spinaczem. Wyobrażam sobie, że tak... Ja się chcę sforsować. Lata siedzenia w księgach. Stres. Okej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ten stres nie jest żartowy. No dobrze. Więc tak, ty zostajesz... Ale bierzesz jeden stres ode mnie? A, jeszcze bo jemu nie wyszło. Czy tylko tamten jeden, jeśli już nie zapisałaś jeszcze. Dobrze, ale tobie się udaje. Więc widzę, jak wspinacie się po tych drewnianych rusztowaniach. W tle za wami bucha ten ogień z pieców na waszym tle. Gdzieś wspinacie się w wukanie, widzę. Poślizguje ci się noga w tym momencie, właśnie ja tak odpadasz, odpadasz i... No nie! Lydia, nie, łapie cię. Zaczepiając się nogą o inne rusztowanie. Tak. Widzę, masz ostrza z tych nóg jeszcze. Tak, wbijasz się w to. Tak, właśnie. Jakieś korale z wudu, czaszki i kości. Skoro to był normalny test i sukces, to są dwa segmenty zapełnione. Świetnie. Skoro normalny efekt i bez konsekwencji był 6. Mhm. Wspinacie się zmęczeni, zdyszani na górę tych torów. I w tym momencie z dołu, myślę, jest wyładowanie elektromagnetyczne. Wstrząs. Rozchodzi się po tym. Duchy zaczynają krzyczeć. Rozlega się po prostu wrzeszczą, tak. Wszystkie, które tam są, zaczynają się tak miotać po prostu. Ty jakby nawet bez strajania się po prostu czujesz ich cierpienie się po prostu tak potroiło mniej więcej, aż boli cię głowa lekko. Może nie tak, żeby coś ci zrobić, ale nie jest z nimi dobrze. I słychać krzyki właśnie niebieskich płaszczy tam. Hej, co się dzieje? Ktoś jest w hali? Zbiegają gdzieś tak. Atakują nas! I ogólny zamęt. Jeszcze was chyba nie widzą. Dobrze, ponieważ my chcemy pomagać ludziom, to ja widzę tutaj, że jak już jesteśmy tam,
to ja wykorzystuję tą chwilę, żeby skupić się i żeby przemówić do tych duchów tak z góry. Jestem na dobrej pozycji, bo jestem wysoko. Okay. Przemówić do nich i ich uspokoić. Powiedzieć takie uspokajające słowo, które ich na chwilę, no tak mniej więcej, znaczy żeby dalej był chaos, tak? Ale żeby one nie zaczęły na przykład atakować i zabijać ludzi. Dobra. Że nawet jak już tego zbierasz, to słyszysz, wiesz, jakby zwracasz na siebie uwagę duchów, mimo wszystko, które jest tutaj mnóstwo. Mm. Słyszysz tylko takie szepty właśnie tak. Wukani, Wukani, dlaczego nas krzywdzisz? Dlaczego nas krzywdzisz? I tak. Bo wcześniej nie byliście wolni. 3, 5. 5. Czyli sukces z konsekwencją. Tak, sukces z konsekwencją. Ja nie lubię tej kostki. Jest niech będzie domyślnie był ryzykowne, normalne, standardowo, to damy też dwa punkty do ucieczki, w sensie, że ponieważ duchy się trochę uspokoiły, to ucieczka policzymy to na ten kąt, jakby, że tam się nimi konsekwencja? Niebieskie płaszcze jakby są zaabsorbowane, co się dzieje. Konsekwencja, myślę, że duchy... o, to może damy ci w stres. Masz zapas stresu jeszcze? Wydaje mi się, że nie można dać w stres przy konsekwencji. Można dostać tylko i wyłącznie. Aha, hard, i możesz go odbyć odporność. Tak, rana. Okej. Okay. To proponuję ci ranę drugiego poziomu, no bo ryzykowny test i to będzie nękanie przez duchy, które są na ciebie, wiesz, tak czuję, że są na ciebie złe, bo jak na razie, wiesz, przychodzisz, ale nie byłeś szczęśliwy, ale ty co robisz, to zadajesz im cierpienie. W sensie, te zostały uwolnione, a czy teraz nie wiesz co, nie, co się stało? Znaczy już nie są kontrolowane, tak? Są uwolnione. Ale szaleją, w sensie jest... Poza tym są duchy doskwór, one są ciągle nieszczęśliwe. Okay, to nie jest tak, że one mają stan szczęścia. Ja byłem na to przygotowany. Ja, ponieważ mam na sobie dużo sprzętu, prawda? Przygotowaliśmy się do walki, więc miałem na sobie też pancerz. A pancerz był w postaci, wyobrażam sobie, takie połączenie trochę łapacza snów, który trochę łapie te duchy i je w pewnym sensie odpycha te wszystkie złe rzeczy, które one starają się mi zrobić. Więc wejdzie to w pancerz. Po prostu. Zdecydowanie pancerz, czy masz jakieś reguły, że możesz tam duchowe rzeczy... Nie, no po prostu pancerz jako przy... zwyczajny pancerz, ale okay, myślę, że pancerz chroni przed konsekwencją, tak? Powinien działać. Nie ma tak, że nie może. Nie ma tak, że on chroni tylko przed konsekwencją na sprawność czy coś? Musiałbym sprawdzić. Możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić. Możemy też tego nie sprawdzać i przeprosić widzów. Następnym razem będzie tak, zrobić źle. Pójdziemy za to. Błąd, powiedzcie nam i nie oszczędźcie nas. Tak jest. Tak. Dobry komentarz od człowieka z ulicy, który spalił gumę. I chciałbyś zwykłym pancerzem, to ja bym jednak stwierdził, że nie. W sensie, jakby, że pancerz... A przybory magiczne? Masz coś takiego? Znaczy nie, bo jakby nie pasuje mi na przykład, że pancerz by także chronił od konsekwencji, że ktoś cię znieważył. Jakby, że nie pasuje mi trochę, że pancerz jakby jest do wszystkiego, jednak czuję, że intuicja moja jest taka, że pancerz przed fizycznymi rzeczami... Czyli można przed każdym helmem po prostu robić rzut... Zwykły resist, tak, resist. Ale pancerz po prostu jakby daje darmowy... potencjalny stres, nie? On bierze darmowy sukces na ten rzut. Zastanawiam się, bo to jest... No to byłby odporność na śmiałość, tak? A dostrajanie się jest na śmiałości, więc rzut odporności będzie na śmiałość, jeśli chcesz odpierać te rany. Nie, a jaka jest konsekwencja w takim razie? Myślę, że to będzie nękanie, no to jest z drugiego poziomu, czy to jest minus jedna kość. Minus jedna kość, a wpiszesz sobie w jednym z tych statów nękany przez duchy. A prawnie to będzie, ale póki tego nie wyleczysz. Tak, i to będzie do rzeczy w stylu, na pewno do dostrajania się z duchami, na pewno to będzie może do społecznych rzeczy, takich myślenia, na przykład fizycznych, dobra, nie? Dobra, pasuje. Gdzie my teraz jesteśmy? Bo wspięliśmy się na rusztowanie. Tak, więc jesteście w tej hali dużej. Na dole jest zamęt, już pracy nie ma, duchy się uspokoiły, niebieskie płaszcze tak z tymi duchami tak podchodzą do nich, ale ostrożnie, bo to duchy, więc już nie są kontrolowane, nie wiadomo co z nimi się dzieje, więc oni są zaobserwowani. I w tej hali są torowiska na dole i na tych wielkich rusztowaniach są wysokopoziomowe torowiska, które wychodzą z tej hali w stronę dalszego kompleksu tej huty. Tam się rozchodzą w różne strony. Ten kompleks myślę, że jest niedaleko morza tak naprawdę, bo dzielnica Coleridge jest otoczona wodą, jak wszystko w Doskwór w zasadzie. Więc ta huta jest częściowo także przy rzece. Przy rzece, tak. Bo część tych torów jest połączona z dzielnicą z dzielnicą Night Market, gdzie tam też idzie transport. Więc te torowiska się rozchodzą jakby w różne strony.
więc to jakby z nich można w różne miejsca się udać. I one przecinają hutę jakby na dalej. I jesteście u góry tego torowiska, myślę, że faktycznie może być tak, że jeszcze jest zamknięta brama w samej, może jakby ostatnia przeszkoda przed ucieczką jest, no jest zamknięta. Okej. Okay. Wukani, wskakuj do wagonika i biegnę otworzyć bramę. Okej. Okay. Myślę, że do niej możecie nie mieć kluczy, chociaż tylko one wam się nie przydały do niczego innego, więc może... Krytyczny sukces. Myślę, że mamy klucze do tej bramy. Nie mają. No wypadałoby, więc... Przecież byłoby klimatycznie, jakby trzeba było to rozciąć ostrzem jakoś, byłoby fajniej. Ale klucze... Znaczy mam tylko mały problem, ponieważ... Znaczy możemy zrobić tak, czy nie, klucze... Możemy zrobić tak, że klucze będziecie mieli, natomiast jakby jest kwestia, czy sprawnie uciekniecie, zanim ktokolwiek was zauważy. No dobrze. To jest tylko już... Okej. Okay. Nie! Nie chcę z tobą rozmawiać! Odejdź! Więc możesz otworzyć jakby... Otwierasz bramę bez problemów. Bramę. Pytanie, czy po prostu uda ci się rozpędzić ten wagon w zasadzie. Tak, jest. Żeby myślę, uciec, że Wukani już się troszeczkę rozruszał, ale nie najbardziej sprawnie, bo... Czy pomoc za jeden stres? To chcesz dostać? Może wziąć pomoc. Tak, nie mam jeszcze tak, oczywiście. Natomiast nie, to bardziej myślę jako o scenie, że ja otwieram bramę, tam próbuję to rozpędzić. Tak, ale już jakby zmierzam do testu, w sensie już do rzeczy. Jeden test jeszcze będzie potrzebny przynajmniej. Przecież zegar musi się zapełnić, będzie potrzebny test. Jest. W jaki sposób, jaką metodą chcesz uciec? Jeśli mogę coś proponować. Na pewno na sprawność nie było. Sprawność sugeruje, nie powiem, czy ewentualnie może być... Obserwowanie na przykład by jakoś by wchodziło. Majstrowanie jest... nie mam. Majstrowanie... Wukani? Ja mam, jeszcze tak. Nie. Możesz. Mogę. Możesz potrzeb pomóc wtedy, jeśli chcesz. Znaczy, mieć wam z jednej kostki, bo... Nie, to właśnie mam z jedną kostkę do tych... Aha, bo to jest do przy majstrowaniu strumości. Bym, myślę, że... Myślę, że nie. Nie, bo to jest tylko wyłącznie do śmiałości, tak się wydaje. Nie, on chyba do wszystkich gdzieś aplikuje, to tak subiektywne, ale... Jest do tego bym powiedział, że... Myślę, że tam jest pełno dźwigni w tym wagoniku, kiedy tam skakuje. No dobra. Możliwe. Co prawda ja widzę to nękanie. A nie! Przestań! Ale mogłeś mi jakoś pomóc. Dwie kostki. Żeby to nie były po prostu kolejne blueprinty, że plany, które tu masz pewnie. Tak. Ale mogłeś powiedzieć dokładnie, gdzie macie uciec po tym wszystkim, którymi torami, które nie są uczęszczane. Tak, myślę, że tak. Okay. Myślę, że to jest też tak, że kiedy jest ta scena w wagoniku, to widzimy też moment, kiedy Kevin patrzy na zegar na ścianie, mówi: Panie Johnson, na mnie już pora. Także niech pan wraca do żony, ja idę się jeszcze przespacerować. Też idzie, jak idzie, zamyka kancelarię i idzie żwawym krokiem w jakimś kierunku. Jasne. Przez dzielnicę. Dobra. Możemy też... Więc wiecie, gdzie jechać. Wcześniej na przykład nakierować te tory. Ale myślę, miejsce... tak, myślę, że już jest dość jakby pomocy, więc jakby wiemy, co jest do rzucania, możemy rzucać dwie kostki. I zastanawiam się, czy chcę coś jeszcze zrobić. Dowiedzmy się, czy przeżyjesz, czy nie. Mogę się sforsować, to jest dobra opcja. Albo mogę wziąć jakiś dozgwolski targ. Nie, chyba się po prostu sforsuję. Wezmę dodatkowe dwa stresu. Okej. Okay. Rzucę tymi kostkami. I pech. To domyślnie było ryzykowne i normalne, więc zegar niebieskich płaszczy dostaje dwa segmenty. Mhm. Czy to naprawdę było ryzykowne? Domyślnie, jak tak. Okay. To znaczy, że... więc... Myślę, że tak... Wyjechaliście z hali, ale ledwo. Okazuje się, że torowiska są te, które miały być działające. Mm-hmm. Są zniszczone. Są zniszczone w tym miejscu, jakby na tym torowisku, gdzie jest wasz wagon. Nie przejedziecie. Stoją też tam inne wagony, tu są torowiska zniszczone, tu są inne wagony. Nagle się robi labirynt. Przeglądacie, próbujecie to zrobić, nie da rady. Natomiast słyszycie słyszycie głos inspektor Mary, która tam woła: Ej, gdzie się podział ten wagon u góry? Niedobrze. Ale jesteście ciągle u góry tych torów, gdzie jest w miarę ciemno. Ale już wyjechaliśmy z fali. Tak, ale to 50 metrów. No tak. Ale jesteście już na wolnym powietrzu. Tak. Nie huty, ale już takim... Tak. I słychać hałasy właśnie... Nogi.
hałasy z wnętrza fabryki. Myślę, że możemy się finezyjnie przesmyknąć poza ten. Po prostu ręcznie, z tym, że to torowiskiem się tam tak, powspinać tak. dalej i uciec. Może Wiem być. Się tak. Przekradając. Akcja grupowa na przykład, czy... To brzmi znowu jak akcja grupowa. Brzmi jak akcja grupowa. Tak, nie, to jest, jeżeli ty musisz też brać z tym udział, żeby to się udało. Dobra, to ty mi opowiadaj. Ty mów mi jak. Ja będę... Masz nadzieję, że wukani, który chwilowo się ogania, że odwykania, tak, że da radę? Tak, stanie się... To, że przy fizycznej też nie, ta rana nie... Ta rana cię nie boli tutaj. Mhm. Masz minus jednej kostki. No to do boju. Chyba, że co, szybko forsowania, bo to jest włoski targ? No, pomocy nie ma, bardzo szybko. Tak. Tak, coś w zamian. Tak. W sumie No, to niestety, to duże ma 0 i wybiera go obszar. Ach, jest 23. Mm. A. Czyli będzie mu stres. Dobra, to Zgwolski targ. Mm-hmm. Ja myślę, że w tym kontekście to będzie... Dobra, żeby was ujawnić, to nie, trochę bez sensu. Nie na misji ukradkowej. Zniszczenie fabryki i tak już jest mocno uszkodzona. To może być jeszcze mocniejsze uszkodzenie fabryki, torowiska. W sensie, że no, możecie uciec, niszcząc ze sobą kawałek tego torowiska. Ono i tak nie jest super używane, więc nie jest super cenne, ale zapadnie się za wami, więc możliwe, że pościg już nie będzie mógł za wami iść, ale torowisko będzie zniszczone i fabrykę trzeba będzie dłużej widać, naprawiać. Uciekliśmy. I że trzeba będzie naprawiać fabrykę, w sensie dłużej huta będzie nieprzydatna. Ale w jaki sposób przekradając się to zrobimy? Ja myślę, że to... Że wspinaczka, w sensie, że wasz... To już widzę jakby już narracyjnie, że wasz sprzęt wspinaczkowy po prostu jakby te spróchniałe torowisko, po prostu spróchniałe te stelaże. Gdzieś stawiamy nie tak nogę. Tak. Jakiś wagon się przewraca, trochę demolując tory i konstrukcję tego stelaża. Tak, to był wasz akurat złe miejsca wbiliście. O, tak. Ale i tak wiesz, jeden stres ode mnie. Tak, oczywiście tak. Już to sobie zapisałam. A, okej. Jesteś... O, prawie trauma. Ja to widzę jak taką scenę, gdzie Lidia prowadzi, a Wuhani ciągle odpędza od tych duchów, rozgląda się w różnych miejscach i tędy chodź i on cały czas... Okej, ale to jest szóstka. Coś mnie łapie. Z konsekwencji. Lidia, gdzie jesteś? Tak, co to znaczy, że ucieczka... Wuhani, złap mnie za rękę! Szósty segment zegaru na ucieczkę zapełniony. Udało wam się uciec. Doskonale. Znowu tak... zmęczeni, zdyszani, biegniecie tymi już tam stabilnymi torami. Ja widzę tę scenę w ogóle, że biegniecie już tę scenę na przykład do dzielnicy Night Market nad wodą, że pod wami jest ten kanał czarnej wody, nad wami czarne niebo, gwiazdy są tylko na dole, odbijają się w wodzie. Za wami ta świecąca huta i krzyki niebieskich płaszczy. Widzicie nawet na horyzoncie gdzieś, jak odbiegacie, widzicie, że niektórzy tam chodzą po tych torach, ale właśnie po tym jak te tory po waszej, po powbijaniu tam właśnie tych haków wszystkiego rozpadają się, wpadają do wody. Nie niszczy się całe rusztowanie, ale górna część, bardzo dużo tego wpada do wody. Coś gondolierzy tam przyklinają was z dołu, jak wpada koło nich i prawie zatopiający ich jakoś ich łodzi akurat, podczas gdy akurat przewozili jakiś tam klientów zwiedzających dozwol. Jakieś 15 minut później zdyszanie schodzicie z tych torów w dzielnicy Night Market. Gdzieś w jakiejś bocznej uliczce i po chwili wychodzicie już na te ulice właśnie rozświetlone ludźmi, którzy wami się, znaczy ludzie wami się nie przyjmują, tego, że jesteście spoceni, uwaleni węglem. Tam toczy się życie cały czas. Lampiony rozświetlają właśnie te ulice, jakieś stoiska, gdzie ktoś smaży jakieś węgorze, tu ktoś sprzedaje jakieś przyprawy, ktoś krzyczy, ktoś sprzedaje towary imperialne, pod ladą sprzedaje nielegalne towary imperialne. Kiedy oni tak idą... I wy po prostu możecie się wtopić w tłum bez większego problemu. Kiedy oni idą, przechodzą tą ulicą pełną ludzi dookoła i nagle z bocznej uliczki wychodzi Kevin i po prostu idzie obok nich, jakby jest, pojawia się bez nimi, bo to było miejsce, gdzie byliśmy umówieni, że się spotkamy po skoku. Zrobione. Prawda, będą problemy, trzeba będzie je sprzątnąć. Jak zawsze. Ale przynajmniej nikt nie zginął. No jesteście cali. Dobrze. Bardzo dobrze. Ucięcie. Uff, to było chaotyczne. No mocno. To zrobimy od razu. Ale tak jest w lejce. Myślę, że
To jest pytanie, ale zobaczymy. To jest dobra. Znaczy, przede wszystkim podjęliście decyzję wysadzenia fabryki, więc jakby już nie było ucieczki od tego, że nie będzie chaotycznie. Nie mówię, że to była zła decyzja, natomiast takie są konsekwencje. Zrobimy, już widzę, o, zaraz dowiemy się, jakie będą nagłówki gazet. Może kolejna scena rozpocznie się od właśnie nagłówku gazet, które kładziecie na biurko i rozstrzygacie, co się dzieje dalej. Nawet mamy kartę od strażników specjalnie, nie wiem, czym się różni. Tak. Czy dostajecie funty? Teraz pytanie, czy tak naprawdę wyście zdobyli coś, co się przekłada na pieniądze? Czy jakby tego nie ma w naturze skoku, więc tego nie ma? Nie wydaje mi się, żeby to miało sens. Pytanie tylko, bo wydaje mi się, że większość misji, które będziemy robić, nie będą miały tak naprawdę wartości pieniężnej. Tak. Dlatego jest ta dodatkowe zajęcie w downtime, że można zarabiać pieniądze tutaj. Mhm. Aha, w ten sposób. Że strażnicy to mają. To wydaje mi się, że to właśnie, czyli no, to ma sens. Dokładnie. Ma to niwelować. Bo jest argument, że ludzie, którzy wiedzą, że to wasza zasługa, przychodzą i dają wam datki, wsparcie i tak dalej. Nie. Dobra, nie ma tego. Czyli nie macie pieniędzy za to, to ma sens, ale reputację jak najbardziej dostajecie. Więc co, pomniejszy skok? Nie. Mały skok, ochrona obywatela. Zemsta za duży skok, kilku ludzi uratowanych. Myślę, że to będzie przerwanie dużego skoku. Ujawnienie skorumpowanych oficjeli, wielu ludzi uratowanych. Bo najwyższy próg to jest frakcja przestępcza została zniszczona. To brzmi jak 8. Przerwanie dużego skoku. Z tego skali, chyba że 7 weźmiemy, bo to jest za 8 reputacji, ewentualnie za 7, czyli pomiędzy. Ja będę o 7. Czyli zaznaczamy sobie tutaj, tak? Czyli 7 reputacji. A ta reputacja nie jest modyfikowana przez coś? Właśnie, zobaczymy, tak. I teraz. Ale chyba. Po 7 to całkiem sporo. To jest sporo, ale możliwe, że strażnicy mają więcej. Nie wykluczam, bo oni mają od 2 do 10 plus. Więc nie wiem, czy nie mają więcej. Okay. 5, 6. Bazowo. I co się dzieje, kiedy wchodzimy tutaj? Zyskujemy nowy. Nie, na razie nic, bo jak będziemy. Bo... Tak, te wszystkie musicie zapomnieć, bo jak macie teren, to jakby on skraca wam pasek reputacji, dokładnie, szybciej się napełnia. Natomiast jak będzie, nie macie tak, terenu. Tak, już pamiętam. Tak. Napełniacie cały. Koniec. To jest. Aha. Szum. Ile szumu narobiliście? No trochę narobiliście. Więc tak, plus 1, jeśli wasz cel jest jakby wysoko postawiony i ma dobre kontakty. Klejna, na pewno jest. Jeden szumu, jeśli sytuacja miała miejsce na terenie wroga. Nie, to był teren huty neutralny. I w sprawie, że wasz teren. Jeden szumu, jeśli jesteście w czasie wojny. Nie. Plus 2, jeśli były trupy. Nie było trupów. Więc co my tu mamy? Cicho i spokojnie. Nie. Jakby takie jakby skażony, w sensie, że coś się stało, nie? Nie, myślę, że głośny i chaotyczny. To jest jakby siłą rzeczy, bo była tak, wybucha, no, ale dziki, że niszczący... Nie, dziki. Bo też jakby wyście się super nie ujawnili. Znaczy, tak. Trochę o was wiadomo, ale nie jest tak, że są dowody konkretnie na was. Więc to będzie 4 szumu i 1 z więcej, czyli 5 szumu dostajecie jako ekipa za ten skok. Plus za komplikacje z tego, ale nic się nie... Z tego nie ma. No i szybko rzucamy w takim razie powiązania. Ile dostaliście? Szumu? 5. Ale... Rzucamy na drugą tabelkę. I poziom naszego gangu jest 0. Ale mamy silne 0. Tak, ale tam jest, jest poziom tego, co się stanie. Ale rzucacie kostkami za poziom waszej obławy, jak bardzo was niebieskie koszty szukają, to jest 0, więc rzucacie 2 kostki, bracie niższą. Kto chce czynić konory? Lidia. Doskonale. 4. Ale ja wybieramy niższą. Niższą. Ale tak, bo dla was niższa jest lepsza teraz, tak? Więc bracie niższą, więc wasz teren jest zagrożony, albo są jakby niezadowoleni strażnicy. Disgruntled Wards. Ale Wards jest... nie w rozumieniu takim jak my strażnicy. Nie, to jest tak. Jeden z waszych kontaktów protestuje, że poszliście za daleko. Możecie go zignorować i staje się waszym wrogiem, albo wydać akcję w czasie po godzinach, żeby na projekt długoterminowy, żeby odzyskać jego wsparcie. Myślę, że tu fajnie byłoby. Nie wiem, czy mamy kogoś w tej hucie. Myślę, że ta frakcja, ten związek zawodowy tak, robotników. Tak. Myślę, że no to myślę, że szef. Myślę, że Brendan O'Brien jest osobą, która będzie wiedziała, że maczyliście tym palcem w jakiś sposób. Dobra. I on teraz będzie niezadowolony. Chociaż wasze kontakty to jest także konkretna mechanika, ale to tam podsumujemy sobie
podsumujemy dobrze. Sobie, bo strażnicy mają specjalną mechanikę na posiadanie terenów i na bronienie ich, na kontakty z każdego terenu. O, super. Przed nami czas po godzinach, który zrobimy szybko po przerwie. Tak.